Gość dnia. Witam serdecznie, nazywam się Michał Siedlecki. Dziś moim Państwa gościem dnia, a w zasadzie gośćmi dnia są pani Monika Marszałek, członek Rady Osiedla Skarpa. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Dariusz Beliński, członek Rady Osiedla Skarpa również. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. A spotkaliśmy się dziś, żeby porozmawiać, co nowego już wkrótce, miejmy nadzieję, się będzie na Osiedlu Skarpa działo. Osiedlu Skarpa, z którym jestem bardzo też prywatnie związany, bo to mówiąc wprost moje osiedle. No to zacznijmy od początku, bo wiem, że zmiany w Radzie Osiedla się podziały, zmiany personalne. Co się zmieniło? Rada Osiedla Skarpa liczy 15 członków. Spośród tych 15 członków 5 oro pozostało niezmienionych z poprzedniej sesji, z poprzedniej kadencji, przepraszam. Natomiast 10 oro mamy nowych, zaangażowanych mieszkańców Osiedla Skarpa. Miejmy nadzieję, że będzie to odzwierciedleniem tak naprawdę w naszej pracy ogólnej całej Rady. Jakie możliwości ma Rada Osiedlowa? Bo to warto też słuchaczom wytłumaczyć. To jest organ doradczy, czy on ma jakiś wpływ na to, co się na osiedlu dzieje? Rada Osiedla ma realny wpływ na to, co się dzieje na osiedlu, ale również jest organem doradczym. Jest organem doradczym Rady Miasta i cięższe sprawy, czy takie, które wymagają głębszego pochylenia się nad tematem, możemy poprzez interpelacje zgłaszać do radnych miejskich, no i interweniować w niektórych sytuacjach, które leżą na sercu naszym mieszkańcom. Tutaj mówił pan, że ten 15-osobowy skład z poprzednich lat został zmieniony. Tutaj mamy nowych radnych osiedlowych, więc muszę zapytać, co kierowało, jakie były intencje, które sprawiły, że państwo wystartowali do Rady Osiedlowej. Ja chciałabym przede wszystkim mieć właśnie taki wpływ na swoją radę, o jakich Darek tutaj mówił, czyli ten jako organ doradczy, ale też działający. Staram się być dość aktywna, robię różne rzeczy poza swoją pracą i pomyślałam sobie, że to tak jak z wyborami, jeśli się nie przykładamy do wyborów, nie idziemy głosować, nie mamy wpływu na to, co się wydarzyło. I pomyślałam, że może faktycznie tutaj, mając realny wpływ na to, będę mogła mieć satysfakcję z tego, co udało się zrobić. Ewentualnie będę rozumiała to, czego nie udało się zrobić. Po pierwsze, poznam to od środka i chyba to był taki mój główny cel, aby wziąć w tym udział, aby aktywnie działać i mieć wpływ na to, co się dzieje. Również wystartowałem, ponieważ kierowała mną chęć takiego właśnie rzeczywistego wpływu na losy tego osiedla, ponieważ w wielu przypadkach spotykamy się z sytuacjami, gdzie mieszkańcy zgłaszają do nas już teraz jako radnych, ale wcześniej, kiedy tymi radnymi nie byliśmy, to różne problemy, nawet w takich czysto relacjach interpersonalnych. Postanowiłem tak naprawdę pójść o krok dalej, nie tylko wysłuchiwać tych rad, czy ewentualnie gdzieś to zgłaszać osobom, które miały wcześniej ten wpływ na losy Rady Osiedla, ale sam uczestniczyć właśnie w egzekwowaniu niektórych poczynań na osiedlu i zgłaszaniu tych największych problemów. Tak. Skarpa to jedno z najstarszych osiedli, które w Płocku istnieją. Osiedle, które niestety, mówię to jako mieszkaniec tego osiedla, jest trochę zapomniane, trochę zaniedbane, więc to chyba trudne pytanie, ale ono musi paść. Co na Skarpie jest potrzebne w szczególności? W szczególności tutaj wdrażamy szereg działań, które mają na celu poprawienie infrastruktury, szeroko rozumianej architektury, małej i dużej na osiedlach wewnątrz samej Skarpy, ale również dbamy o poprawę bezpieczeństwa. Na sesjach Rady Osiedla zapraszamy członków służb mundurowych, którzy deklarują swoją pomoc. I tak naprawdę główny postulat, który na ostatniej sesji został podniesiony, to chociażby zwiększenie ulic, również parku, gdzie monitoring zostanie zastosowany. Tak.
Tak, na nim brakuje i parkingu właśnie, to co pan mówi, czyli tych miejsc rekreacji również na skarpie brakuje. Zacząłem od tego, że spotkaliśmy się dziś po to, żeby porozmawiać o czymś, co już niebawem, miejmy nadzieję, na skarpie się pojawi. Mowa o projekcie, który został zgłoszony do tegorocznej, trwającej już edycji konkursu Budżet Obywatelski, to wieża widokowa. Proszę powiedzieć, co to za inwestycja. Planujemy, chcielibyśmy przede wszystkim, złożyliśmy wniosek, tak, do budżetu. Chcielibyśmy zbudować tam w naszym parku na Zdunach wieżę widokową. Jak ona by wyglądała i dlaczego akurat w tym miejscu miałaby powstać? Wieża widokowa ma służyć właśnie oglądaniu, czy pomagać w oglądaniu widoków i postanowiliśmy, że będzie to najlepsze miejsce, ponieważ Skarpa Nadwiślańska, nasza Wisła, z tej perspektywy, którą planujemy, tak, której planujemy pokazywać, naprawdę jest warta obejrzenia, przepraszam. Przed złożeniem wniosku sprawdziliśmy wysokość, dokładnie Darek sprawdzał, na szczęście, jak to wygląda i czy faktycznie ma to sens. Ta skarpa jest na tyle w tym miejscu odsłonięta, że wieża, która miałaby tam powstać, nawet nie z samej góry, ale będzie już dawała możliwość zobaczenia fajnego widoku, tak? Chcieliśmy, żeby to było coś nowego, coś oryginalnego, coś, co mimo, że będzie projektem osiedlowym, to oczywiście będzie służyło wszystkim mieszkańcom Płocka i nie tylko. Chcielibyśmy też zrobić na tej wieży, a jeszcze nie dodałam, wieża będzie w formie takiej klatki schodowej. Z każdego piętra będzie już można podziwiać widoki, a dodatkowo chcielibyśmy, aby powstała na nim mała, ale jakaś iluminacja świetlna, oczywiście monitoring, który też będzie bardzo ważny dla bezpieczeństwa, tak? Wszystkich tam zwiedzających, powiedzmy, ale iluminacja, która będzie widoczna z drugiej strony znowu, tak? Czyli żeby to było takie miejsce, które będzie działało w obie strony. Czy taki projekt był już w którymś z miast zrealizowany, czy to jest inicjatywa autorska, coś czego jeszcze w Polsce nie było? A w Polsce te wieże widokowe oczywiście są, ale one są w miejscach, gdzie od zawsze powstają, czyli na południu Polski, tak? Natomiast my żeśmy sprawdzali dość intensywnie, próbowaliśmy znaleźć wieże, na pewno w województwie mazowieckim takiej nie ma. I raczej na tych terenach nizinnych one się nie pojawiają, tak? Natomiast my mamy tak piękną skarbę i no, nie dałoby się tutaj chyba nic innego. Oczywiście wszystkie inne projekty pewnie zapewne będą ważne. Natomiast nie chcieliśmy iść w kolejny plac zabaw i też by się przydał, tak? I w jakieś takie pomysły, które po pierwsze już się wcześniej nie udały. A to, co najważniejsze i to, co chyba zdecydowało, czy zadecydowało o tym, że będzie to wieża, to jest to projekt, który po realizacji jest właściwie bezkosztowy w utrzymaniu. Nie chcieliśmy, aby nasz projekt generował jakiekolwiek koszty związane z utrzymaniem lub zatrudnieniem pracowników. Oczywiście, no, jak każde inne miejsce, jeśli będzie monitoring, tak, który będzie jakąś częścią projektu, to przecież monitoring jest wszędzie, więc nie będzie to jakaś dodatkowa, ogromna inwestycja. I to chyba to był chyba najważniejszy dla nas taki element tego, że po zbudowaniu wieży zostawiamy ją i ona ma służyć też wszystkim, nie tylko, tak jak wspominałam, mieszkańcom Skarpy, ale wszystkim, którzy tutaj przyjadą. I myślę, że zresztą, że jeśli będziemy mieli jakichkolwiek gości czy turystów, to myślę, że to będzie coś ciekawego, fajnego i oryginalnego u nas w Płocku. Oczywiście i warto te nasze piękne widoki płockie pokazywać, bo jest to ewenement w skali polskiej, na pewno. Tutaj padło słowo mieszkańcy. Czy idea stworzenia takiej wieży widokowej to coś, o co mieszkańcy Skarpy prosili, czy wychodzą państwo troszkę przed szereg i proponują takie rozwiązanie sami z siebie? Tak, prowadziliśmy szeroko rozumiane konsultacje społeczne przed przystąpieniem w ogóle do składania tego projektu, wniosku i ze wszech miar spotykaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem tego projektu. To, co dla nas jest również bardzo istotne, oprócz samych kosztów,
Projekt ten, czy sama wieża, będzie służyć wszystkim. Czyli będą mogli z niej korzystać zarówno młodzi, młodzież, dorośli, rodziny z dziećmi, jak również starsi. Z racji tego, o czym powiedziała Monika wcześniej, ponieważ sama wieża ma mieć wymiar około 20 metrów. Także nie każdy starszy mógłby chcieć skorzystać z tego na samym największym tarasie widokowym, najwyższym tarasie widokowym, natomiast będzie możliwość skorzystania z niższych pięter, z tych otwartych klatek schodowych i będzie możliwość podziwiania tak naprawdę uroków Wisły i samej Skarby. Jakby miał pan wyznaczyć takie największe zalety budowy takiej wieży widokowej w tym miejscu właśnie? Wieża widokowa w tym miejscu, ona będzie w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw, siłowni pod chmurką. Jest to typowe miejsce do rekreacji i wypoczynku. I w zasadzie, jeżeli to skomponujemy ze skarpą, z widokami na Wisłę, nie można było sobie wyobrazić innego miejsca, które będzie tak idealnie wkomponowywać się w architekturę Płocka i samej Skarpy. Ja jeszcze, przepraszam, dodam jeszcze te dodatkowe plusy, to, że sama budowa wieży będzie inwestycją, która będzie miała bardzo mały wpływ, albo nie będzie miała, nie uszkodzimy terenu przede wszystkim, tak? Zaplanowaliśmy to tak, że wieża w ogóle będzie drewniana, więc to już mamy jakby jeden z elementów, tak? Materiał. Nie będzie na tyle ciężka, że potrzebowałaby niesamowitych sprzętów. Sprzętu swoją drogą, oczywiście, tak, ale chodzi mi o fundamenty, tak, czyli ta praca w ziemi będzie zminimalizowana. Ona ma taką podstawę, którą jakby wylewa się już na samym gruncie. Sprzęt, to co Darek mi tutaj oczywiście podpowiada, to dość małe auta, które nie będą niszczyły ani zieleni. Rozmawialiśmy o tym z jednym z wykonawców, który takie wieże buduje, i to absolutnie da się podzielić na mniejsze elementy. Darek tutaj opowiadał, że nawet w jednym z miejsc, gdzie były trudno dostępne warunki, dzielono, nawet jeśli była taka potrzeba, te części, elementy drewniane, i składano je jeszcze raz. Więc to też jest ogromny plus, że nie jest to jakaś inwestycja, która mogłaby tam zrujnować teren i pozostawić jakieś zniszczenia. Skorzywszy, że dostęp do tego miejsca jest praktycznie z głównej ulicy, z Kazimierza Wielkiego, w miejsce, w którym miałaby być zlokalizowana ta wieża, leży w bezpośrednim sąsiedztwie, to jest około 50-70 metrów od głównej ulicy. Także często pojazdy, które opiekują się terenami zielonymi w samym parku, które wjeżdżają na teren parku, no, nie są gabarytowo większe, aniżeli te, które by miały realizować samą inwestycję, czy pomagać w realizacji tej inwestycji. Także sam wymiar podstawy wieży, to jest potrzebne około 8x8 metrów kwadratowych. Także tutaj spokojnie można w tym miejscu zagospodarowywać i nie uszkadzać tego pięknego parku, który mamy w chwili. Tutaj skoro już trochę te techniczne rzeczy nam się wkradło w rozmowę, no to pójdźmy dalej, czyli jakby można było słowami opisać finalny efekt, czyli jak ta wieża będzie wyglądała. Tak jak wcześniej wspomniałem... Bo wiemy, że będzie drewniana, tak? Tak, sama wieża będzie drewniana, najprawdopodobniej z drewna modrzewiowego, chociaż tutaj to tak naprawdę zostawiamy pod dalsze konsultacje po analizacji już projektu. Będzie ona w wysokości 20 metrów. Nam udało się zrobić tak naprawdę podgląd tego widoku na wysokości 13-13,5 metra. Już był niesamowity. W momencie, kiedy dodalibyśmy te kilka metrów wyżej, naprawdę będziemy mieli obraz Wisły praktycznie od mostu Legionów Piłsudskiego do aż zakola Wisły, tutaj w stronę Dobrzenia nad Wisłą. Także idealne miejsce. Wieża będzie usytuowana w ten sposób, że na wysokości 16,3 metra będzie główny taras widokowy, a poniżej klatki, otwarte klatki schodowe do również podziwiania widoków, tak jak powiedzieliśmy wcześniej. To mniej więcej wygląda jak klatka schodowa, tak? Czyli te, tak jak się wchodzi na przykład do wieży ciśnień, tak? To mniej więcej wygląda tak samo, i to otwarte
tarasy przede wszystkim są po to, żeby i forma konstrukcji była też lepsza, chyba z tego co ja rozmawiałam z jednym z projektantów. Łatwiej jest też taką wieżę zbudować, to jest jedna rzecz, a druga to otwarte klatki pozwolą na postawienie na przykład ławek, tak, żeby można było tam spędzać czas nadal na otwartym powietrzu, tak. Czy budowa takiej wieży, wieży widokowej, to wyzwanie skomplikowane, to znaczy da się ją postawić w miarę szybko, czy to jest długotrwały proces? Z tego, co przedstawiała nam jedna z firm właśnie z południa Polski, która realizuje tego typu inwestycje, jest to proces w zależności oczywiście od ukształtowania terenu, ale jest to proces od miesiąca do, załóżmy, czterech, gdzie takie inwestycje się realizuje. O czterech miesiącach mówimy w momencie, kiedy są wieże stawiane, załóżmy, na wierzchułku góry. Natomiast tutaj mamy naprawdę bardzo taki zrównoważony teren, nie powodujący większych komplikacji, także myślę, że czas realizacji można by było również zminimalizować. Zważywszy, że wstępnie też gdzieś zdjęcia tego terenu były podsyłane wykonawcy i oni też żadnych zastrzeżeń nie zgłaszają. Chciałam tylko dodać, że jest to taka budowa jak z klocków, no. Jest to konstrukcja, która zostanie zwieziona po prostu autami w formie desek, belek i będą po prostu od podstaw będzie składana w górę. Troszkę na wzór ambon, które widzimy w lasach. No właśnie. Taki widokowy, gdzie leśnicy obserwują zwierzynę, natomiast wyższa, po prostu wyższa, tak. Budżet obywatelski jak co roku zostanie podzielony na dwie sekcje, na projekt miejski, czyli ten, który może być droższy, i ten osiedlowy troszkę tańszy. W którym z tych przedziałów ta wieża widokowa miałaby powstać? Ona zdecydowanie mieści się w tym projekcie osiedlowym, czyli do 500 tysięcy złotych i tak zaplanowaliśmy, tak, z oświetleniem, z monitoringiem. Jest to oczywiście orientacyjny koszt, ale jednak oszacowany przy konsultacjach właśnie z projektantami, z firmą wykonawczą. Bardzo realny. Tak, bardzo realny. Bo to jest inwestycja, jak Państwo mówili, z której będą mogli skorzystać wszyscy. Umiejscowienie jej tutaj na skarpie nie ogranicza, broń Boże, grona osób Płocką, którzy będą mogli walory widokowe Płocka oglądać. To może warto było jednak wykorzystać tą pełną pulę budżetu obywatelskiego. Nie mieliśmy chyba takiej potrzeby już, bo tak naprawdę nie wiem, czy wyższa wieża, te 20 metrów to już jest naprawdę sporo, tak? Nie osiągniemy lepszego widoku, bo widok będzie wystarczający i chyba chcieliśmy tak naprawdę to miejsce zostawić wolne. Nie ma chyba takiej potrzeby, nie wiem. Zważywszy, że tak jak wspominaliśmy wcześniej, nie chcieliśmy w jakiś sposób nachalny tutaj ingerować w infrastrukturę, która już w chwili obecnej jest. Większa wieża, większe nakłady poniesione, czyli ale większa się podstawa, ale większe wieży, podstawy, tak. I chociażby same fundamenty, no one powodują to, że musimy, no, że tak powiem, zaangażować i cięższy, większy sprzęt, no i niestety zaingerować w te podłoże, jak sobie sam park, dosyć mocnie, aniżeli w chwili obecnej. I myślę, że nawet nie wiem, czy miejsce, no, kiedy ona stanie w takiej postaci, jaką sobie teraz wymarzyliśmy, zaplanowaliśmy, to stanie na zieleni wokół tej wieży nadal ta zieleń będzie. Tam nie trzeba będzie nic zmieniać, więc myślę, że ta wielkość jest absolutnie wystarczająca. 20 metrów to jest naprawdę sporo. Zważywszy, że liczymy na to, że również w tej edycji budżetu obywatelskiego pojawią się inne fascynujące projekty, które być może będą taką potrzebę miały, żeby wykorzystać właśnie całą pulę. Tutaj tak naprawdę może nie w sposób minimalistyczny podchodzimy do sprawy, bo faktycznie te 500 tysięcy byłoby wykorzystane, czyli można powiedzieć do po bandzie jedziemy, tak? Natomiast liczymy na to, że również inni mieszkańcy będą zgłaszać bardzo ciekawe projekty i oby tych projektów było zrealizowane jak najwięcej, bo przypomnę, do zgarnięcia czy do rozdysponowania jest 5 milionów w ogólnym rozrachunku budżetu obywatelskiego, tak? No, my jeszcze to, co też było dla nas ważne,
że ten projekt chyba nie powinien mieć żadnych niespodzianek przy ewentualnej realizacji, tak? Czyli nie okaże się nagle, że jest on dwukrotnie droższy na przykład? To na pewno nie, to jest jedna rzecz, bo to naprawdę dość skrupulatnie przeanalizowaliśmy, rozmawialiśmy kilkukrotnie z firmą, rozmawialiśmy też z Urzędem Miasta, tak? Z wydziałem, który zajmuje się, to Wydział Inwestycji, który zajmuje się tego typu realizacjami i ta ingerencja jest na tyle mała, że mówię, właściwie nie powinno być potem żadnych niespodzianek. To też był jeden z elementów, bo trudne projekty, bardzo technicznie, trudne technicznie, czy szacowane w takim stopniu no niewielkim, mogą być potem niespodzianką, tak? Bo nawet jeśli projekt przejdzie, to potem może się okazać, że jest w tym kłopot. No tu tych kłopotów nie powinno być, na co bardzo liczymy, tak? I to też jest dla nas bardzo ważne. Liczymy, że taka wieża będzie, ta wieża będzie kolejną piękną wizytówką Płocka, obserwowaną również z drugiego brzegu Wisły. No to jak najbardziej. To zbliżając się do końca, na jakim etapie w tej chwili jest projekt? On został zgłoszony, został zweryfikowany pozytywnie? Nie, jeszcze nie został zweryfikowany. Tego nie wiemy jeszcze. Ja nawet nie wiem dokładnie, czy one są na bieżąco, tak? Zweryfikowane? Do 10, czyli do dzisiaj, do 10 lipca jest czas na zgłoszenie projektu. Natomiast weryfikacja będzie odbywać się do września. We wrześniu tak naprawdę będziemy mieli czas na głosowanie wszyscy mieszkańcy i 1 października to głosowanie się zakończy. Wyniki będą podawane. Ja mam nadzieję, że ten projekt w ogóle no właśnie przejdzie, bo to też jest ważne. Ja składałam kilka razy budżety obywatelskie i o ile w Puławach udało mi się zrealizować 2, każdy za 250 tysięcy złotych, zupełny przypadek, ale w Płocku składałam 2 razy projekty no i nie przeszły tej pierwszej weryfikacji, tak? Więc być może tym razem, podchodząc zupełnie inaczej do tematu, uda nam się przynajmniej mieć szansę na to, żeby popracować potem przy promocji projektu, żeby zdobyć jak największą ilość głosów, bo to oczywiście też praca, na którą się nastawiamy i miejmy nadzieję, że będzie okazja do tego, żeby zweryfikować, czy faktycznie taka wieża byłaby dobrym pomysłem, czy nie. Przynajmniej tyle. To tutaj, żeby już teraz zachęcić naszych słuchaczy do oddania głosu, to prosiłbym o właśnie zachęcenie naszych słuchaczy do tego, żeby pójść, zagłosować, postawić ten krzyżyk przy projekcie wieży widokowej na Skarpie. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do głosowania na ten projekt. Niech nam wszystkim przyświeca jeden cel, aby stworzyć coś innowacyjnego, wspaniałego, niepowtarzalnego w Płocku, jak również w tej części naszego regionu, co posłuży nam wszystkim. Także zapraszamy raz jeszcze. Ja oczywiście od tych zaproszeń się dołączam. Mój głos na pewno będzie i do oddania takiego zachęcam wszystkich Państwa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy.